Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj po drugiej stronie, tak wyjątkowo, zapraszam na odcinek, w którym powiem o wyjątkowym samochodzie. Wielu producentów w ostatnim czasie zrobi takie triki, których byśmy się po nich nie spodziewali. Tak na przykład BMW wypuszcza samochody z napędem na przednią oś, tak w przypadku Volkswagena jest całkowicie inaczej. Pojawiają się samochody napędzane na oś tylną. Chodzi oczywiście o gamę modeli, która nazywa się ID, a w szczególności o model o oznaczeniu ID3. 200 koni mechanicznych, 310 Nm momentu obrotowego, napęd na tył, tak jak powiedziałem wcześniej, czy jest to recepta na sukces? Gdybyście usłyszeli takie parametry jeszcze jakiś czas temu, pomyślelibyście, no faktycznie fajne auto. I Volkswagen naprawdę uważa, że ten samochód będzie przełomem. Jest to trzeci etap ewolucji. Podczas gdy pierwszym był ten standardowy, stary Garbus, drugim etapem było pojawienie się Volkswagena Golfa, natomiast trzeci etap, ten, który wprowadzi markę w nowoczesność, to właśnie rodzina ID, no i samochód, który nazywa się ID3. Samochód nie wygląda źle, ma odpowiednie proporcje, jest nowoczesny, ale nie aż tak ostentacyjny. Wymiarami zbliżony jest do Golfa, jednak są to wymiary zewnętrzne. Jeśli chodzi o miejsce w kabinie, to tutaj jest już wymiarowo bardziej jak w Passacie. Wszystko za sprawą rozstawu osi tego samochodu, który jest raptem o zaledwie 2 cm mniejszy niż w Passacie. Wszystko za sprawą braku silnika pod maską. Dzięki temu Volkswagen był w stanie powiększyć tą kabinę. Tak, to jest auto elektryczne. I ci z Was, którzy zaczynają myśleć, o nie, Volkswagen mógł zrobić coś fantastycznego, a zrobił jakiegoś elektrycznego wykręta. Powiem Wam teraz kilka zdań, mam nadzieję, że zaczniecie patrzeć na samochody elektryczne przez inny pryzmat. Tak więc skupcie się. To jest jak z kobietami. Gdybyście czerpali swoją wiedzę o kobietach z prasy, z telewizji, od wujka, to nie wiedzielibyście nic. Wydawałoby Wam się, że coś wiecie, jednak tak jak z samochodami, trzeba się przejechać, pobyć sam na sam, aby wiedzieć, o co chodzi. I tak samo z elektrycznymi samochodami. Najczęściej narzekają na nie osoby, które nie miały nigdy okazji przejechać się właśnie takim autem. I powiem Wam, że nawet takie, no, nijakie auto jak Nissan Leaf, no bo nie przyciąga zbytnio do siebie uwagi, jest w stanie Was zaskoczyć. Jadąc chociażby 40 km na godzinę, wciskając dynamicznie pedał przyspieszenia, nagle okazuje się, że koła tracą trakcję. Spróbujcie tego samego w Waszych autach, jadąc na trójce czy czwórce na 40 na godzinę, wciśnijcie raptownie gaz i zobaczcie, co się stanie. Kolejny argument przeciwko elektryfikacji motoryzacji jest taki, że zabraknie prądu, bo jeżeli ja i sąsiad podłączymy w tym samym czasie nasze samochody na osiedlu, to nagle zabraknie prądu. Tylko wiecie co? Jakoś na zachodzie nie ma z tym problemów. Stacji do ładowania jest coraz więcej, wyskakują jak grzyby po deszczu, sieć szybkiego ładowania Ionity się rozrasta i widać, że tak jakby nad tym problemem myślą tylko Polacy. Ale kolejna kwestia, nawet jeżeli będzie ten prąd, no to przecież jest z węgla. Musimy palić węgiel, aby naładować elektryczny samochód. No właśnie, nie musimy. Kto Wam broni założyć panele słoneczne na dachu Waszego domu? Możecie bez przeszkód brać energię ze słońca i następnie ładować swój elektryczny samochód. Oczywiście nie wszyscy dysponują własnym domem, ale ci, którzy mają własny dom, nie powinni narzekać na tę cechę elektrycznych samochodów. I prawdę mówiąc, to nie jest ich wina. One są sprzedawane na całym świecie, a to, że w Polsce w większości prąd pochodzi z kopalni, to jest już raczej lokalny problem. Kolejny zarzut jest taki, że samochody elektryczne nie są długodystansowe, że musimy je co chwilę ładować. No ale jeżeli będziecie jechali przecież w trasę, załóżmy 1000 km, wystarczą Wam raptem 2 przystanki? Przecież jadąc zwykłym spalinowym samochodem, również musielibyście się zatrzymać tak często, no dla odpoczynku przecież. A co to jest pół godziny na odpoczynek, które możecie dodatkowo poświęcić na ładowanie samochodu? Inni mogą powiedzieć, ha, a jak pojadę z Polski do Irlandii, to jest 2000 km, będę musiał się zatrzymywać co chwilę. No ale słuchajcie, każde auto ma swoją grupę docelową. No i oczywiście taki Volkswagen ID3 i jemu podobne samochody nie służą do tego, aby jeździć od Polski do Irlandii. Do tego są inne samochody. Możecie kupić sobie, załóżmy, Mercedesa, jeżeli trasy transkontynentalne to jest to, co Was interesuje. Można to porównać z aspektem usportowienia samochodów. Narzekanie na to, że nie można zabrać takiego samochodu w trasę stąd do Nowosybirska, jest jak narzekanie, że nie można go również zabrać na tor i konkurować z Porsche 911.
Jeżeli chcecie coś na tor, kupujecie coś na torze. Jeżeli chcecie coś na długi dystans, no to odpowiednio wyposażycie się w taki samochód. Zwłaszcza, że 80% kierowców robi mniej niż 60 km dziennie. Wiadomo, zawsze są tacy, którzy jeżdżą więcej, ale to nie są wtedy samochody dla Was. A zasięg w przypadku Volkswagena ID3 mieści się w granicach od 330 do 550 km, gdyż mamy dostępne baterie o trzech różnych pojemnościach, od 45 kWh do 77 kWh. I powiem Wam, że te dane mogą być całkiem realne do osiągnięcia. Z doświadczenia, które mam, załóżmy z Nissanem Leaf oraz Smartem elektrycznym, wszystko wskazuje na to, że taki samochód w cyklu mieszanym, do którego wliczamy nawet jazdę po autostradzie, zużywa tak do 15 kWh na 100 km. Tak więc baterie w nowym Volkswagenie pozwolą na faktycznie pokonanie co najmniej 300 km w tej najmniejszej wersji, no i do 500 w tej największej. Oczywiście, jak to zwykle bywa, każdy może znaleźć kolejną wymówkę. Obaliłem kilka mitów, no ale na pewno znajdą się tacy, którzy znajdą jeszcze kilka przeciw, jeśli chodzi o elektryczne samochody. Ja Was całkiem rozumiem. Opinia publiczna jest niezmieniona i kształtowana przez, no wiadomo kogo. Najpierw Hans z Helmutem muszą wyjeździć swoje Golfy i Passaty, zaopatrzyć się dopiero w elektryczne Volkswageny, no i wtedy, po tym jak wszystkie Golfy i Passaty z silnikami spalinowymi trafią do Polski, zostaną zajeżdżone do śmierci po 20 latach, no to może wtedy właśnie będzie promowana elektryczna motoryzacja w Polsce. Do tego momentu przeważająca opinia będzie taka, że niestety elektryczne auta nie są dla nas, pomimo tego, że nawet już nie porównując się z Niemcami, ale z Czechami sprawa wygląda radykalnie inaczej, gdyż w Czechach jest już mnóstwo ładowarek do samochodów elektrycznych. No ale to właśnie Polska jest głównym krajem, który sprowadza używane samochody z Niemiec. Rozumiem, że możecie w tym momencie myśleć, a to jest pewnie kolejna propaganda, promujemy elektryczne samochody i tak dalej, Volkswagen robi wszystko, żeby sprzedać nowy model. Wiecie co? To działa i faktycznie ludzie kupują te auta. W ciągu pierwszych 24 godzin od rozpoczęcia sprzedaży nabywców znalazło aż 10 tysięcy sztuk nowego Volkswagena ID3. Jeśli chodzi o okres do premiery tego samochodu, która miała miejsce na targach we Frankfurcie, to złożono aż 30 tysięcy zamówień. Tak więc 30 tysięcy osób kupiło samochód, którego nawet nie widziało, którego nie znali zupełnie, nie wiedzieli, jak będzie wyglądać wersja produkcyjna. Oczywiście w tym przypadku cena ma również duże znaczenie. Samochód jest wyceniony na około 30 tysięcy euro, tak więc nie jest to jakaś zaporowa cena. Ale mam dla Was informację, która podejrzewam zmieni Wasze nastawienie do samochodów na prąd. W tym momencie wiele aut jest no takich nijakich, że tak powiem. No jeżeli się przejedziecie, no to zmienicie zdanie, ale patrząc na nie z zewnątrz, na takiego Smarta elektrycznego czy Nissana Leaf, możecie pomyśleć, a jakieś tam zwykłe, nudne auto. Z drugiej strony, jeśli spojrzycie na przykład na Pininfarina Battista, super samochód, oczywiście elektryczny, no to tam zaporą jest już wysoka cena. Poczekajcie tylko na samochód pokroju Toyoty GT86, który będzie napędzany na prąd. Być może kolejna generacja GT86 będzie właśnie napędzana na prąd. Jeżeli poczujecie, jak to jest odłączyć kontrolę trakcji, ESP i polatać bokiem samochodem, w którym moment obrotowy jest dostępny od razu, możecie wtedy zmienić zdanie. I moje porównanie do Toyoty GT86 też nie bierze się z czapy, gdyż samochody elektryczne mają zazwyczaj baterie umieszczone w podłodze, co oznacza, że środek ciężkości tych aut jest dosyć nisko. Tak więc poczekajcie na konkretne auto i zobaczycie, że zmienicie zdanie. Kończąc odcinek, powiem Wam, że Volkswagen jest naprawdę zdeterminowany, aby ID3 odniosło sukces, no i pozostałe samochody z rodziny ID. Plan jest taki, że do 2025 roku Volkswagen chce być światowym liderem w sprzedaży elektrycznych aut i ma ich sprzedawać 1 milion rocznie. Potwierdza to stoisko na targach we wcześniej wspomnianym Frankfurcie. Były tam dostępne tylko i wyłącznie elektryczne samochody. Takie olbrzymie targi, a nie było tam ani jednego auta z silnikiem spalinowym.
Jak to wszystko będzie wyglądało, zobaczycie w przyszłości. Przyszłość zaczyna się w czerwcu 2020 roku, gdyż to właśnie wtedy te samochody trafią na ulicę. No ale w międzyczasie zapraszam na kolejne moje klipy, w których jednak to częściej będę pokazywał auta z silnikami spalinowymi. Dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!